9 sierpnia profesor Sławomir Cęckiewicz ujawnił na swoim Facebooku, że po prawie roku starań odtajniono prokuratorskie akta dotyczące sprawy Zbigniewa Grzegorowskiego. Jest to sprawa o tyle ważna, że pan Zbigniew był, jak napisał profesor Cęckiewicz, zaufanym esbekiem Wałęsy, później ułopowcem, a teraz funkcjonariuszem ABW. W aktach sprawy Grzegorowskiego znajdował się jego wniosek dowodowy złożony we wrześniu 2005 roku. Wniosek dotyczył dokumentów znalezionych w kwietniu 1995 roku w gruzowisku Zawalonego Bloku, w którym mieszkał m.in. podpułkownik Adam Chodysz, były oficer SB, współpracujący z antykomunistyczną opozycją, za co został skazany na 6 lat więzienia. Grzegorowski wspomina o znalezionych aktach sprawy obiektowej Jesień 70 oraz innych materiałach SB. O znalezisku miało powiadomić jego osobowe źródło informacji, a stosowny meldunek trafił potem do centrali Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie. Grzegorowski sugeruje, że materiały znajdowały się w mieszkaniu podpułkownika Chodysza. Wśród tych materiałów prawdopodobnie znajdowały się informacje o tajnym współpracowniku SB o pseudonimie Bolek. To, o czym mówi pan Sławomir Cęckiewicz, do tej pory to fakty, poparte dowodami. Teraz pora na hipotezę. Należy to traktować tylko i jedynie jako hipotezę, ponieważ nie ma wystarczających dowodów, by kogokolwiek oskarżyć. Na razie. Nad ranem, 17 kwietnia 1995 roku, w bloku, gdzie mieszkał podpułkownik Chodyż, wybuchł gaz. Zginęły 22 osoby. Człowiek oskarżony o spowodowanie wybuchu nie przeżył katastrofy. Wiadomo, że do wybuchu nie doszło przypadkiem, a jedyna osoba, która mogła powiedzieć, dlaczego to zrobiła, zmarła. Zapamiętajcie to sobie, bo zaraz do tego wrócę. Pan Sławomir Cęckiewicz napisał, że rozmawiał z poważnymi ludźmi, którzy twierdzili, że wybuch gazu w Gdańsku był operacją UOP, zaś ofiary niezamierzonym wypadkiem przy pracy. Upozorowali wybuch gazu, żeby wyprowadzić później wszystkich mieszkańców i wejść do mieszkania Chodysza. Przesadzili, budynek się zawalił i zginęli ludzie, ale do mieszkania i tak weszli. Cała akcja miała być zorganizowana po to, by odzyskać dokumenty dyskredytujące Lecha Wałęsę. Ma to jakiś sens, tym bardziej, że 7 miesięcy później odbyły się wybory prezydenckie i gdyby te dokumenty ujrzały światło dzienne, to Lech Wałęsa nie dość... Że na pewno nie wygrałby wyborów prezydenckich, które w sumie i tak przegrał, ale małą ilością głosów, to jeszcze na dodatek nie jeździłby przez te wszystkie lata po świecie i nie opowiadałby, jak to on walczył z komuną itp. Wydaje się, że gra była warta świeczki, oczywiście, jeśli nikt by nie zginął. Nikt nie powinien zostać zabity tylko po to, by pozyskać jakieś dokumenty obciążające kapusia. No, ale czy ktokolwiek został zabity? Tego nie wiemy, ponieważ jest to tylko hipoteza. Ktoś może powiedzieć, że jest to niemożliwe. Zamordował ludzi, by pozyskać jakieś dokumenty? By zatuszować sprawę? Takie rzeczy się nie zdarzają. No, może w Rosji, może w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie w Polsce. Dobrze, to ja teraz przedstawię swoją hipotezę odnośnie zupełnie innego wybuchu gazu w budynku, który miał miejsce w Katowicach. 23 października 2014 roku nad ranem w kamienicy w ścisłym centrum Katowic wybuchł gaz. Eksplozja zniszczyła budynek, w którym były 24 osoby. Zginęło małżeństwo dziennikarzy: Brygida Frosztenga-Kmiecik, która była reportarzystką TVP, Dariusz Kmiecik, reporter faktów TVN, oraz ich dwuletni syn Remigiusz. Pięć innych osób trafiło do szpitali. Nieoficjalna informacja, że przyczyną wybuchu było najprawdopodobniej celowe działanie człowieka, jednego z mieszkańców, pojawiła się na krótko po tragedii. Potwierdza to opinia biegłych, która właśnie trafiła do katowickiej prokuratury. Opinia odpowiada na podstawowe pytanie i potwierdza dotychczasowe ustalenia śledztwa. Wynika z niej jednoznacznie, że do wybuchu doszło na skutek rozczelnienia instalacji gazowej w łazience mężczyzny, który zamieszkiwał na drugim piętrze. Mężczyzna, w którego mieszkaniu została rozkręcona instalacja gazowa, zmarł kilka tygodni później w centrum leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Nie udało się go przesłuchać, nie pozwalał na to stan jego zdrowia. Według podanych po katastrofie informacji, sprawca wybuchu miał problemy finansowe, zalegał z płatnościami. Miał być wkrótce eksmitowany. Dodam od siebie, że pewnie miał depresję. Nie uważacie, że jest to bardzo podobna sytuacja jak w przypadku wybuchu gazu z 1995 roku? Znowu sprawca wybuchu umiera i sprawę można zamknąć. No dobra, ale dlaczego ktoś miałby zamordować dziennikarza TVN? To nie był taki zwykły dziennikarz. Dariusz Kmiecik był dziennikarzem śledczym. Prowadził śledztwo związane z mafią węglową i przez swoje działania spowodował ogromne straty finansowe u osób związane z tą mafią. Pan Dariusz prowadził również śledztwo związane z wypadkiem w kopalni Mysłowice. Zginęło wtedy pięciu górników, a pan Dariusz miał dowody na to, że winnymi tego wypadku są zarządzający kopalnią. Niepokojące było również zachowanie pewnego posła w rozmowie z panem Dariuszem. W reportażu TVN wyemitowanym 8 października, czyli na dwa tygodnie przed wypadkiem. Dariusz Kmiecik zadaje wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu pytanie o ignorowanie norm bezpieczeństwa w polskich kopalniach i ciche przyzwolenie władz. Piechociński najpierw pyta dziennikarza o imię i nazwisko, po czym ostentacyjnie go ignoruje, bezczelnie żegna się ze wszystkimi odchodząc i nie odpowiadając na pytanie Kmiecika. Ja akurat widziałem to nagranie, bo kiedyś interesowałem się tą sprawą, ale w tej chwili ani na stronie TVN nie ma tego nagrania i w ogóle nigdzie go nie ma. Według mnie w tym niby wypadku jest za dużo przypadku i może stać za tym mafia węglowa, ale to jest oczywiście tylko taka moja hipoteza. Nie można od razu zakładać, że coś więcej kryje się za takimi wypadkami lub za na przykład bardzo dziwnymi Samobójstwami. Jestem ciekaw Waszej opinii: czy według Was hipoteza Pana Sławomira Cęckiewicza odnośnie wybuchu gazu w 1995 roku może być trafna? Czy moja hipoteza odnośnie śmierci Dariusza Kmicika, jego żony i dziecka również może być prawdziwa? Co o tym wszystkim myślicie? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.